drugiej kolejce piłkarskiej czwartej ligi gry w Słupsk w regionalnych derbach uległ Sparcie Sycewice 0-2. Spotkanie było debiutem przed słupską publicznością szkoleniowca Gryfa Tadeusza Żakiety. Tydzień temu jego drużyna wygrała co prawda w Kolbudach 4-1, ale w sobotę mogła pierwszy raz zaprezentować się swojej publiczności. Po zmianach w klubie, roszadach na stanowiskach prezesa i szkoleniowca, odmłodzeniu kadry udało się już zrobić pierwszy krok do połączenia Gryfa z KS Gryfem. Teraz dobre wyniki mają przyciągnąć większą liczbę sponsorów do klubu, a kibiców na trybuny odremontowanego stadionu przy ulicy Zielonej. Gryf obecny ma mało doświadczoną kadrę i w każdym meczu będzie szukał okazji do podwyższenia umiejętności. W sobotnim spotkaniu zabrakło jednak lidera drużyny Daniela Piechowskiego, który musiał ze względów osobistych opuścić kolegów. Mimo tego, że zastąpiony został w wyjściowej 11 równie doświadczonym Tomaszem Piekarskim, widać było dużą dziurę w środku pola. Sparta brylowała taktycznie i fizycznie, łatwo odpierając przewidywalne i chaotyczne ataki trójkolorowych. Goście zdobyli gola już w 8 minucie spotkania. Po błędzie młodej pary stoperów Jakubowski-Pawlina, Maciej Miecznikowski otrzymał podanie z głębi pola. Wykorzystał swoje naturalne atuty, szybkość i przebojowość i wyszedł sam na sam z Kamilem Gołębiewskim. Mimo ofiarnej interwencji golkipera Gryfa udało mu się skierować piłkę do siatki. Goście prowadzili 1-0. Gospodarze przeprowadzali ataki przede wszystkim lewym skrzydłem, ale brakowało w tym szybkości i pomysłów. Jedyną odpowiedzią na prowadzenie Sparty był rzut rożny, po którym piłkę głową próbował strącić Marcjan Majcher. Z dystansu strzelał też Wojciech Pawlina, ale nie sprawiło to kłopotu Patrykowi Wójcikowi, bramkarzowi Sparty. Z kolei wspomniany wcześniej Gołębiewski dwoił się w bramce Gryfa, aby Sparta nie zdobyła drugiego gola. W pierwszej połowie interweniował przy sytuacjach Łukasza Skierki, Damiana Kopcińskiego i Kacpra Dawida. W drugiej wybronił uderzenie Marcela Pietrykowskiego. W rewanżu strzał Kacpra Książkiewicza obronił Wójcik. W 61 minucie po szybkiej akcji goście podwyższyli na 2-0. Z prawej strony wzdłuż bramki dośrodkował Łukasz Skierka, a akcję zamknął celnym strzałem obok Gołębiowskiego Kopciński. Gryfici ruszyli do coraz bardziej desperackich ataków, ale jedyną szansą na zdobycie kontaktowego gola była sytuacja w 84 minucie Przemysława Rusieckiego. Główkował jednak tuż nad poprzeczką. Goście wygrali więc 2-0. Tak spotkanie podsumował Tadeusz Żakieta, trener Gryfa. Prosiłem przed meczem, żebyśmy więcej grali piłką, żebyśmy się nie dawali w jakieś takie bezpośrednie pojedynki fizyczne. I mam wrażenie, że troszeczkę nas fizycznie rozbili. I za mało było gry piłką, za mało właśnie było gdzieś tam próby ominięcia tych zawodników Sparty właśnie grą, a bardziej gdzieś niepotrzebnie wdawaliśmy w takie pojedynki 1-1. Tak, natomiast oceniał mecz Marcin Rusakiewicz, trener Sparty Sycewice. No jesteśmy bardzo zadowoleni, że zdobyliśmy tutaj 3 punkty. Inauguracja nam się nie za bardzo udała. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężki mecz. Chłopcy z Gryfa naprawdę bardzo fajnie grali w piłkę. Staraliśmy się im przeszkadzać, staraliśmy się kontrować. No i udało się 2 razy, co prawda mieliśmy dużo więcej sytuacji do zdobycia bramki. Gryf zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli. Jego następnym rywalem będzie w Dzierżgoniu Beniaminek, tamtejsze Powiśle.